No cześć, witam z mojej dżungli. Jedziemy na wybory. Głosować będziemy w Elblągu, bo tam nasz głos ma troszeczkę większą wagę. A że Elbląg jest nad Zalewem Wiślanym, a nas tam jeszcze nie było, no dziś przytocujemy w okolice. Po tym wyjeździe tak zwalniamy tempa, bo jesień przypomniała o sobie, plaskając nam w twarz chłodem, wiatrem i deszczem. Nasze auto ma bardzo dobrą izolację, ma też webasto, jest w nim bardzo ciepło. Ale jest trochę za małe, żeby w nim wygodnie spędzać czas, więc po prostu jak będzie padać, to podróże nie mają sensu. I to nie jest tak, że nie będziemy jeździć, bo będziemy jeździć, tylko po prostu dużo rzadziej. A na razie wracam do pakowania i widzimy się gdzieś nad Zalewem Wiślanym. Pa! Pogoda jest mocno taka se, bo zaczęło padać. Co trochę przeczy moim słowom. No, a tutaj właśnie widać, dlaczego niespecjalnie lubimy spędzać czas w środku. Znaczy jak trzeba, to oczywiście się posiedzi wieczorem i będziemy dzisiaj wieczorem oglądać meczyk w tym wnętrzu. Ale generalnie, no nie jest tutaj super wygodnie. Ale jedziemy, mamy cel, głosowanie. A jedziemy do Tolkmicka. Albo do Frumborka. Szybkie uzupełnianie wody. Bardzo. Ekspresowe, jakieś 18 kubów. Chciałem robić z tym glebem. No, bo my tutaj mamy takie zagięcie i przez to niestety odpowietrzanie jest słabe i musimy powoli lać wodę. Jesteśmy w Tolkmicku, w porcie rybackim. Tu chyba się gdzieś właśnie dzisiaj przyczaimy na noc. Tam na końcu jest taka zatoczka i tam chyba się przyczaimy, ale jeszcze pójdziemy na miasto. Piękny budynek dworca w Tolkmicku, ale nieczynnego. Są tory, ale tylko można wynająć drezyny i pojechać na wycieczkę trasą w stronę Frumborka. Prawie 9 km. I są drezynki. Normalnie napadały. Ciekawa historia. Trzeba tu kiedyś przyjechać i spróbować. Ale śliczny ten kościółek. Naprawdę urocze to Tolkmicko. Zabudowa i architektura typowo niemiecka, pruska cegła. Zobaczcie jaki klimat. Wszystko z cegły. No, tutaj większy kościół za rogiem. No i tak to wygląda. Nie wiem co to za kościół. Zapachniało kadzidłem. Zapachniało czy nie? Zapachniało, no. Zapachniało. Pachnie cały czas. Nie mówię, że mnie nagrywa, bo ja nie wiem, bo ja sama siebie też nagrywam i co teraz. Jestem na dwóch kamerach jeszcze. Możesz się z każdej strony obejrzeć. Mamy parafia świętego Jakuba Apostoła. No i wracamy. Widzicie, tam stoi smerfon już na końcu. Co tak się dzieje? Miejscówkę mamy sprawdzoną. Wiemy, gdzie będziemy nocować. A teraz zostawiamy na chwilę Tolkmicko. Tolkmicko. Jedziemy do Frumborka. I jedziemy. Tak? No. A nie do lasu? No po drodze. Na grzyby? Lasu. Coś mi tutaj się zmienia plan teraz. No dobra, to jedziemy do Frumborka i po drodze do lasu. A potem z powrotem do Tolkmicka. Chyba, że tam coś będzie fajniejsze. Zatrzymaliśmy się przy drodze, bo tu jest las. Ja sobie pójdę zaraz zobaczyć, ale w ogóle chciałem wam powiedzieć, że naprawdę jest przeurocza ta część tutaj nad Zalewem Wiślanym i są dosyć takie górzyste, wąskie drogi. Ale bardzo fajnie się jedzie i bardzo ładnie to wygląda. Przebrałam się w kaloszki. Zeszliśmy do lasu. Ale niestety tu nic ciekawego nie ma. Ale chyba właśnie na środku drogi znalazłam maślaczka. I tam jest jeszcze jeden, ale nie wiem dlaczego przewrócony. Oto i tu jest jeszcze jeden. Będzie do jajeczniczki. I tam chyba jeszcze jednego widzę tam.
Pełno maślaków. No to taka całkiem spora rodzina maślaków. I każdy inny, dobrze. Ale trochę robaczywy niestety. Nie, jeden był na razie jeszcze nie wiadomo. I tu jest, tu jest, i tu, i tu. Będziesz smażył, będziesz smażył. Pełno maślaków. Tu się schowały. Ciągle zbieramy. No niestety niektóre robaczywy. Znaczy dość sporo, 3/4 idzie do wyrzucenia. No ale jak nie chcesz dzisiaj smażyć, no to niestety nie można nawet jednego robaczka mieć wziętego. Dzisiaj ja coś trafiam na film przyrodniczy. Żółto-zielona żabcia. Pokaż te grzybki. Ulala. I każdy inny. No, jutro będzie jesteśmy w drodze między Tolkmickiem tam, a Fromborkiem tam. Całkiem spore pagórki tutaj. Niespodziewanie, nie? Ciekawe. Pakujemy się, jedziemy do Fromborka. Don Roberto! Don Roberto, taką knajpę tam jak znalazł. A tam jeszcze kamperek jedzie przed nami, więc jeszcze ludzie podróżują tak jak my. Ristorante Pizzeria Don Roberto. Ponieważ pizze okazały się jakieś mało włoskie tutaj, z czosnkiem, to wzięliśmy sobie po zupce, po śledziku, po napoju, pieczywko, 95 zł. Jak żarełko? Całkiem. Żurek bardzo dobry, śledzik też dobry w sumie. No. Nie obżeraliśmy się jakoś, tylko zjedliśmy zupkę i przystawkę w postaci śledzia w śmietanie. Śledzia w śmietanie. Tomkowi się nie chce iść na zamek, to jest po pierwsze, a po drugie dzisiaj jest mecz, bo już się skończyła faza grupowa w pucharze rugby i zaczęły się ćwierćfinały i o 17 zaczyna się mecz i Tomek stwierdził, że pojedziemy zobaczyć zamek. To robimy objazdówkę po Fromborku. Mamy jeszcze taką rozkminkę, bo znaleźliśmy takie, to nie jest miejsce, bo w sumie przy drodze byśmy musieli stać, ale z widokiem na cały właściwie Zalew Wiślany, na takiej górce. I widok jest piękny. No i nie wiemy, czy może zostaniemy tu, czy jednak do portu. Jedziemy jeszcze sprawdzić, czy tutaj się da gdzieś stanąć tak jakoś bardziej intymnie. No nie, jednak decyzja, że jedziemy do portu. Ale jedziemy sobie bocznymi drogami. Ja oczywiście teraz patrzę, czy gdzieś są jeszcze grzyby. I ostatnio się dowiedziałam, że w Polsce większość grzybów jest jadalna. I to nie chodzi o to, że niektóre są tylko raz. Dobry sucharek? Co to jest? Pogłębiania, nie widzisz? Głowica do kopania się kręci. To jest do pogłębiania? To wygląda jak gigantyczny metalowy kalmar. No. Ale widzisz, że ma taką głowicę z takimi zębami. Do drapania. Zęby widzę, tak. Idziemy na ten tutaj podest, bo on się tak fajnie kiwa. Ja wiem, że tutaj będzie wiatr zagłuszał, ale to są takie fajne dźwięki. Ojej, jak dziwnie. Trochę jak trzęsienie ziemi. Co robisz? Bujasz się razem z tym? Ze światem? Tak. Tomek idzie już się przygotować do meczyku i oglądać, a ja chcę zobaczyć tam, pójdziecie ze mną, zobaczyć ten drugi, no, falochron.
plażyczka i boisko. Ja chyba sobie tutaj jutro przed wyjazdem do Elbląga na wybory wejdę z wykrywaczem metali na chwilę. No dobra, wracam na meczek. No i meczek. To jak daleko kopie, ale w którym momencie Argentyna. Ostatecznie ta akcja się skończy. Na razie 22 minuta, 10-0 dla Wagi. A my się tu mościmy. Tomek tam ogląda meczek, a ja jeszcze wyszłam, żeby nagrać zachód słońca i zrobić timelapsik. Wiem, zamęczę was tymi timelapsami, no ale ciężko się powstrzymać. Ładny zachód słońca. A Dominika tutaj chyba by jej się wędka przydała. Kwitnie tu już z pół godziny. No idę dalej. A, komuś się meczek znudził. Pewnie przegrał zakład. Przegrałeś zakład? Nie, na razie jest to moje. To jest 10-6. Ajajajajaj, to nie tak miało być. Koniec pierwszego meczu na dzisiaj i żaden z nas nie przewidziało pewnej sytuacji, że to nie Walia wygra, tylko Argentyna. Także oboje przegraliśmy zakład. Ale dzisiaj jeszcze jeden meczek. Meczek Irlandia-Nowa Zelandia. Będzie to mocny mecz. I jak stawiasz? Myślę, że mimo wszystko Irlandia. Ja też myślę, że Irlandia. No dobra, to ja powiem, że Nowa Zelandia wygra. Mecz obejrzany. Tomek wygrał zakład. Irlandia przegrała. Smuteczek. Dobranoc. Dzień dobry. Widoczek z podusi. Tomek jeszcze śpi na dole, jest 9:00, no ale musimy się już ogarniać. Niestety dzisiaj zimno, maksymalnie ma być 10 stopni. Zaraz trzeba będzie włączyć wybasto. Nastawimy 28, niech duje. No cześć, witam w niedzielę rano. To nie palcem się nie robi. Robi się palcem. Trochę zaparowaliśmy, ale stoimy tak. Mam nadzieję, że coś widać. Ruszamy, zaraz się ogarniamy. Śniadaneczko. Może plaża trochę poszukać? Tak. Detektorem? Wykrywaczem metali. Detektorem. No i później idziemy skreślić jakieś kartki. A na śniadanko płateczki, serek, papryczki. I wszystko bardzo ostrożnie, delikatnie, bo Tomek połamał stół i tutaj jest takie pęknięcie wzdłuż. Także psuj albo gamoń. No i co? No ale nic, dopiero przyszła mi, pewnie przeganiasz, bo zaczęło padać. Nie daje chodzić, bo mu deszczek przeszkadza. Znowu żelastwo. Żelastwo, jakieś nakrętki. Butelki. I co? Dwa śledzie, czy tam szpilki. Szpilki, czy coś. I coś takiego. No, na boisku. Na boisku do siatkówki. Także nie wiem, pieniążków na razie nie ma, ale... czy nie strzelony, ten nabój nie ma. Coś się nie znam niestety. No to jest sam pocisk. A nie mów, że nie widzisz tego. Widzę, no już się zbieram, no nigdy mi nie da. To już ostatnie w tym roku. Tak, tak. Za każdym razem tak mówisz. Podsumowanie, nie wiem, dwugodzinnego wypadu, trochę drobniaków, trzy śledzie i jakiś pocisk. Także w sumie bardzo fajne wyjście, bo słoneczko zaczęło świecić, świeciło mi w plecy, było mi ciepło i w ogóle fajnie się chodziło i nikt mnie nie zaczepiał. A teraz jedziemy na wybory. Kolejka do naszego punktu głosowania była tak długa, że stwierdziliśmy, że najpierw pójdziemy sobie coś zjeść, a w ogóle jest tutaj bardzo dużo rejestracji z Trójmiasta. Także ludzie się zaangażowali w to, żeby coś zmienić. Zagłosowane. W życiu się tyle nie naczekaliśmy, żeby zagłosować.
Dwie godziny w kolejce. Lekka dezorganizacja. Ludzi, no dezorganizacja, ale ludzi od groma po prostu. Nie widziałam nigdy tyle ludzi na głosowaniu jakimkolwiek. Zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć o tym miejscu, w którym staliśmy, ponieważ zapłaciliśmy tam 40 zł za nocowanie w tym miejscu, ale to i to jest super czyste. Miejsce jest bardzo zadbane. Kilka śmietników opróżnianych, dostęp do wody, no naprawdę bardzo fajne. Dzisiaj rano nawet ktoś przyjechał i to je jeszcze czyścił, mimo że były czyściutkie, także naprawdę tak, super tak. Miejsce, warto wspierać takie miejsca, żeby były. No i na razie chyba robimy sobie przerwę, bo niestety szykuje się. Nie mów, bo dobra, no jak tak mówię, to zawsze nie robimy, to prawda. No dobra, to do następnego. Na razie, pa. A tu jakiś ten hotel będzie pewnie. Z dziadki, nie? Tak no. Po dziadkowemu. No. Tu będzie to, a tutaj coś. Ładnie chciałam to powiedzieć, coś to ci tak nie. A tu przykryte strzechą domeczki. A tam stacja ratownicza. A tu jakieś krzaki wycięte są. I samochody tam stoją, tam jest zapisane, że nie wolno parkować. I proszę ciebie, jachcik Czeczena.